Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że w końcu mogę ten film nagrać. Czekałam na to kilka miesięcy i dzisiaj pokażę Wam nasz pierwszy drop na Tauri, który będzie 19 czerwca, czyli dzisiaj, jak to wrzucam, o 19. Wtedy to wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, będzie dostępne i pomyślałam, że po prostu najfajniej będzie nagrać taki film, gdzie Wam pokażę wszystko z bliska. Przypomnę o jakości naszych ubrań, pokażę kilka opinii i też opowiem Wam może, jakie mamy plany, bo niektóre z tych rzeczy pojawią się ostatni raz, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania dalej. No dobra, to może zacznijmy od takiego naszego produktu hero, czyli od dresów, które naprawdę uważam, że dopracowaliśmy idealnie, dlatego że jest to dzianina, która jest robiona oczywiście w Polsce, w polskiej dziewiarni, ale jest robiona specjalnie na nasze zamówienie i jeżeli chodzi o kolory, i jeżeli chodzi o te wszystkie takie możliwe ulepszenia, które można zastosować w procesie dziania i nawet mamy jeszcze dodatkowe, które dodaliśmy jeszcze w trakcie, żeby te ubrania po prostu były jak najlepiej układające się, jak najbardziej wytrzymałe, jak najmniej kulkujące się i w ogóle, żeby po prostu służyły Wam na wiele sezonów, a nie tylko na jeden. I nawet dzisiaj właśnie nagrywałam, robiłam sobie live'a i niestety nie zrobiłam screenów, ale pisałyście mi tam, że wylałyście wino na dresy, czego ogólnie nie polecam robić i nie robcie takich testów, ale że wino, olej, herbata i w momencie, kiedy od razu o to zadbałyście, to nie została żadna plama, ani też po prostu te miejsca, które trzeba było lekko potrzeć, nie zmechaciły się, więc to jest naprawdę jakość top. To jest coś, co zdecydowanie jest lepsze niż taka, wiecie, klasyczna, typowa dzianina, więc no jestem ogromnie dumna z naszej dzianiny i nieraz już to mówiłam i też naprawdę sprzedaliśmy w poprzedniej marce masę tych dresów i naprawdę jesteście z nich zadowoleni, w ogóle piszecie, że od 2 lat nosicie i nic się z tym nie dzieje. Więc w tym dropie mamy dla Was 2 kolory, dlatego że też idąc dalej nie będzie już tylu kolorów. Chcielibyśmy w takiej dłuższej perspektywie stworzyć 3, może 4 kolory, które będą właśnie taką bazą, które chcielibyśmy mieć cały czas na stronie i na przykład 4 kolory takie sezonowe, które będą się pojawiały, które będą po prostu takimi albo trendowymi kolorami, albo po prostu pasującymi do danego sezonu, więc taki mamy plan, chcemy troszeczkę zmniejszyć tą ilość, dlatego że po prostu też bardziej rozwijamy markę na innych etapach i na innych produktach, dlatego teraz mamy 2 kolory, ale za to jakie, słuchajcie, bo tutaj mam na sobie już Basil Green i to jest, słuchajcie, najpiękniejsze zieleń, jaką moje oczy widziały, dlatego że to jest taki typowo leśny, mocno zielony kolor, taki coś jak kamienie szlachetne i były pytania, czy on jest podobny do Pine Green i Pine Green jest zdecydowanie bardziej turkusowy, do Moss Green kompletnie on nie jest podobny, no bo tamten to był taki kolor kaki, tutaj już mamy właśnie taką głęboką, mocną zieleń, no i jak widzicie, nawet w kamerze ja tutaj za dużo nie będę musiała zmieniać i poprawiać tych kolorów, no bo przy Pine Green to kompletnie on szedł w taką niebieskość, tutaj mamy zielony, zielony kolor. No i muszę Wam powiedzieć, że jak miałam je właśnie w Irlandii, gdzie tam kręciliśmy różne spoty i tak dalej, to ja się bardzo dobrze w tym kolorze czułam i uważam, że też on bardzo fajnie pasuje do mojej karnacji. No ale co będzie dostępne w tym kolorze? Może w końcu przejdę do pokazywania. Więc teraz będziemy mieć, jak widzicie, zresztą 3 modele bluzy. I jeżeli chodzi o te bluzy, to jest 90% bawełna, 10% poliester, 320 gramów mamy gramaturę i to jest dzianina drapana, czyli ta z misiem od środka, tak żeby było przyjemnie, mięciutko i fajnie. No i oczywiście ona jest jak najbardziej ulepszona się da. Ja na sobie w tym momencie mam bluzę regular, która będzie dostępna w rozmiarach od XS do L. Ja mam na sobie rozmiar S i tak naprawdę to jest po prostu taki najbardziej klasyczny model bluzy, jaki możecie sobie wyobrazić, który będzie świetnie wyglądał i właśnie do dresów, tak jak ja mam teraz, i do jeansów, i do shortów, i do leggingsów, jeżeli nie przeszkadza Wam to, że widać Wam pośladki, chociaż ja zdecydowanie do leggingsów wolę oversized. Kaptur. Kaptur jest bardzo fajny, duży i wygodny, jest też podwójny, więc on nie jest cieniutki, tutaj nie mamy od tej strony misia, tylko mamy normalnie drugą warstwę. I długość bluzy, kiedy ją tak wyprostuję, jest taka,
żebyście mogli zobaczyć. I ten ściągacz jest tak idealnie przylegający. To nie jest bombka, to nie jest luźny ściągacz, tylko właśnie tak idealnie dopasowany do sylwetki. No i jeżeli chodzi o nasze logo, mamy je również w tym samym miejscu, Tauri, w odcieniu po prostu jak najbardziej zbliżonym do bluzy. Więc to jest model regular. Jeżeli chodzi o model oversized, on jest dostępny w rozmiarach od S do L. Ja mam na sobie rozmiar M, dlatego że ja po prostu lubię duże. Jeżeli już jest oversized, to ma być oversized, więc to jest rozmiar M. I jak możecie zobaczyć, to jest już bluza, która ma różne dodatkowe przeszycia po bokach, ale też ten ściągacz na dole jest luźny. Więc jeżeli macie taką sylwetkę, że macie naprawdę szerokie biodra i wszystkie bluzy są dla Was właśnie obcisłe w tym miejscu, to ta bluza będzie dla Was idealna. Ona się też świetnie sprawdza do leggingsów albo po prostu do troszeczkę bardziej obcisłych dołów, do shortów jeansowych również wygląda świetnie. Ja na przykład bardzo ją lubię właśnie nosić latem, kiedy chcę mieć taki bardzo luźny look. I tutaj również też mamy bardzo fajny kaptur, długie rękawy, tak samo jak właśnie w każdych naszych bluzach. Ja bardzo lubię mieć dłuższy rękaw, więc tutaj też jest, jeżeli macie długie ręce, to również będziecie zadowoleni. Więc to są bluzy z kapturem, do half zipów zaraz przejdziemy, dlatego że chcę Wam od razu powiedzieć, że te bluzy oversized i regular będą też dostępne w odcieniu jet black, czyli już w kolorze, który bardzo dobrze znacie, no jest to po prostu klasyczna czerń. I też to wszystko, co się odnosi do tych bluz Basil Green, odnosi się do Jet Black. To jest to samo, ale po prostu w innym kolorze. Mamy już bluzy, to teraz spodnie. Dlaczego one są takie fajne i czym wyróżniają się na tle konkurencji? Jeżeli chodzi o te spodnie, to tutaj mamy już gramaturę 280 i jest to pętelka, czyli nie miś. I są troszeczkę cieńsze. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu lepiej się układały, natomiast nie czuć jakiejś ogromnej różnicy, a przez to, że właśnie mają delikatnie mniejszą gramaturę, to po prostu lepiej leżą na sylwetce. I teraz najważniejsze rzeczy. To są spodnie dresowe, które są w rozmiarze od XS do XL i mamy dwie długości nogawek. Regular, czyli ta długość, którą ja mam, i long, która jest o 5 cm dłuższa, więc w zależności od tego, którą długość wolicie, całkowita długość oczywiście będzie podana na stronie. Możecie sprawdzić, policzyć, zmierzyć się, bo ja mam 1,62 m, ale ja na przykład mam krótki tułów i dłuższe nogi, więc nawet przy tym wzroście i troszeczkę dłuższych nogach regular jest dla mnie idealny. Longi też miałam na sobie, ale one faktycznie są już po prostu no, dłuższe, więc też zależy, jeżeli wolicie trochę dłuższe, takie, żeby mocniej sobie zrolować na dole, no to wtedy polecam longi. Jeżeli wolicie taki klasyczny look, no to wtedy regular. I to jest model, który możecie nosić albo w talii, albo trochę niżej, w zależności od Waszych preferencji. Ten pas jest, jak widzicie, dosyć szeroki, ale on nie jest taki mocno obciskający, jest bardzo komfortowy, ale jeżeli chcecie sobie jeszcze lepiej dopasować, to od środka mamy tutaj sznurki, które nie są normalnie widoczne, dlatego że chciałam, żeby one były, wiecie, takie jak najbardziej gładkie. No i teraz logo mamy również z tej strony, czyli tak jak ostatnio, a to, co jest najfajniejsze i z czego jestem naprawdę bardzo dumna, bo bardzo długo pracowaliśmy nad tym, żeby te kieszenie dobrze się sprawdzały, to są właśnie kieszenie na zamek. I słuchajcie, to podczas lotów, kiedy właśnie chcecie nosić to jako dresy takie wyjściowe, no to jest bardzo potrzebne. Też kiedy chodzę na spacery, to bardzo często wybieram te dresy, no bo po prostu mogę wsadzić coś do kieszeni i zamknąć i nie bać się tego, że zaraz mi coś wypadnie albo że ktoś mi wyciągnie. Więc kieszenie w dresach bardzo doceniamy i bardzo lubimy. One są kryte, więc jak widzicie, nawet jak mam je tak o, to one się kompletnie nie rzucają w oczy, to wygląda bardzo tak gładko i fajnie. I spodnie kończą się taką grubszą gumką, to też moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. I te spodnie będą dostępne w dwóch odcieniach, czyli w Basil Green, no i oczywiście klasycznie Jet Black. No jak ja mogłabym zrobić coś, nie robiąc czegoś w czerni? No nie ma takiej opcji, więc albo taki kolor będzie dostępny w środę o 19. Dobra, ja się przybrałam, pomyślałam, że założę inny kolor niż ten zielony, bo teraz mamy half zipy. Half zipy to jest dokładnie ten sam materiał i gramatura co bluzy z kapturem.
i rozmiarówka od XS do L. Ja mam na sobie rozmiar S i ta bluza będzie dostępna w odcieniu Deep Grey, czyli już znacie ten kolor, on był u nas wcześniej, ale teraz prezentujemy Wam właśnie Half Zipa, ale też będą dostępne właśnie Basil Green i Jet Black. Tak wygląda ta bluza, po prostu tak o zarzucona. Możecie ją mieć w ten sposób. Jak widzicie, stójka stoi. To jest stójka dwuwarstwowa, czyli tak samo jak kaptur. To nie jest takie cieniutkie, tylko to jest bardzo fajnie wzmocnione, tak samo jak właśnie ta cała przednia część. I możecie nosić tę bluzę w ten sposób. Tutaj nic nie dusi, jest miejsce i ta stójka też nie jest za niska ani za wysoka, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Albo po prostu możecie rozpiąć obojętnie na jakiej wysokości możecie to zostawić. Jak wolicie, ja bardzo lubię nosić w ten sposób, tylko jakiś taki mini naszyjnik i jest super. No i jeżeli chodzi o długość całkowitą, to jak możecie zobaczyć, ona jest centralnie za pośladki. Ale znowu, ściągacz nie jest bardzo mocno opięty, ale też nie jest luźny. On jest taki właśnie pomiędzy, ale jest to długość dłuższa niż bluza regular. Ja najbardziej właśnie lubię sobie ją w ten sposób podwijać, czyli tutaj z tyłu wygląda to tak, a z przodu wygląda tak. Znowu, rękawy fajne, długie. No i to jest po prostu taki trochę luźniejszy, bo to nie jest bluza oversized, ale to też nie jest model typu regular, że jest bardziej obcisła. Bardzo luźna, bardzo wygodna, będzie pasować i właśnie do jeansów, i do shortów. Pokażę Wam tutaj teraz gdzieś, jak to wygląda, jeżeli chodzi o odcień Basil Green. Postaram się też właśnie jakieś takie materiały dodatkowe wrzucać, jeżeli coś będę miała, żebyście jeszcze jak najlepiej to zobaczyli. No i co mam Wam powiedzieć? Bardzo lubię tą bluzę, bardzo ją lubię nosić na siłownię, bardzo ją lubię nosić na co dzień i też wiem, że wiele z Was czekało na taki model. I jak właśnie wcześniej mieliśmy czarną, mieliśmy light top i dark brown, one bardzo fajnie się nam sprzedawały, więc kolejny kolor do kolekcji. No i słuchajcie, w końcu mogę Wam pokazać taką totalną nowość, totalnie nowy materiał, dlatego że jest to dzianina. Również z polskiej dziewiarni, robione tutaj w Polsce. I to jest 93% wiskozy, 7% elastan. I to jest Body Classic 2.0 ulepszone. To jest, słuchajcie, najlepsze body tego typu, jakie znajdziecie gdziekolwiek. Mówię Wam i już Wam powiem dlaczego. Jak dobrze wiemy, wcześniejsze nasze body było z riba i kończyło się, druga warstwa kończyła się gdzieś tutaj. Teraz to body jest dwuwarstwowe. Z przodu i z tyłu, na całości, na samiutkiej całości. Jeżeli chodzi o tą dzianinę, ona jest tak wygodna. Ona z jednej strony pięknie trzyma Wam sylwetkę, ale nie obciska Was. Jak widzicie, nic tutaj się nie wylewa, wszystko pięknie leży, pięknie jest podtrzymany biust. I tutaj Was też nie uciska. Porównując do tego body wcześniejszego, mamy delikatniejsze ramionczka, więc to automatycznie daje taki efekt bardziej gładki, bardziej elegancki. Również zmiana dzianiny na to bardzo mocno wpłynęła. I ja Wam powiem, że ja katuję te body po prostu jak jakaś głupia. Ja non stop i go wybieram, bo on po prostu pasuje do wszystkiego. Założycie takie spodnie eleganckie, na to marynarka, macie outfit. Założycie do tego kurtkę jeansową, macie outfit. Koszulę, jakąkolwiek, macie gotowy outfit. To po prostu do wszystkiego wygląda dobrze. Ze swetrem, genialnie. Założyłam ostatnio nawet tą bluzę, tak sobie założyłam razem z body czarnym. Outfit gotowy, to wygląda po prostu idealnie. Ja jestem tak dumna i z tej dzianiny. I z tego w ogóle body i my go tyle robiliśmy, tyle go udoskonalaliśmy, więc ja też tyle razy prałam. Ja mam tutaj właśnie to czarne body i to jest to moje body, które ja już no, noszę 4 miesiące, 5 miesięcy, przynajmniej 3 razy w tygodniu, non-stop na wszystkich wyjazdach i cały czas wygląda świetnie, nie rozbił się w praniu, oczywiście jest to wiskoza, więc tutaj dbamy o ten materiał i nie pierzemy go w nie wiadomo ilu stopniach. Wszystko macie oczywiście z boku opisane i również na stronie, jak dbać o ten materiał. Nie polecam też prasowania na prawej stronie, no bo będzie się wyświecać. Natomiast to jest obcisłe body, nawet jak będzie wygniecione i założycie, to to jest od razu wyprasowane. Więc to jest też bardzo taki łatwy produkt do noszenia. Świetny na wakacje, świetny na co dzień. No ja będę się tym zachwycać i zachwycać. I na start będziemy mieć to body w 4 kolorach. Navy Blue, Jet Black, Mauve Red i Off-White. To nie jest idealna biel. I czekajcie, ja wezmę zasłony, bo ja mam zasłony w kolorze idealnej bieli.
i pokażę Wam, że to nie jest to samo, to jest bardziej właśnie taka śmietankowy biały. Proszę bardzo, prezentuję, widzicie? No to jest po prostu cudowny kolor taki, który będzie idealną bazą do wszystkiego. No ja nie muszę chyba mówić, że jestem zakochana w tych body, bo chyba po mnie słychać. I koniecznie dajcie mi znać, jakie kolory powinny się jeszcze pojawić w tych body, bo bardzo mocno chciałabym właśnie tą dzianinę rozbudowywać. Mówię to tak, jakbym już nie miała 8 kolejnych modeli w tej dzianinie. Ja mam, no to jest po prostu, to jest tak dobre, to jest tak przyjemne, to jest tak wygodne, że no musicie się sami przekonać, ale naprawdę kocham, więc dajcie znać, w jakich kolorach chcecie zobaczyć to body. Slim t-shirty już znacie z naszego poprzedniego dropu, który miał miejsce rok temu i wtedy one po prostu wyprzedały się w kilka chwil. I nie doprodukowaliśmy ich, dlatego że no po prostu była zima, więc czekaliśmy na kolejny sezon. No i jest ten kolejny sezon i właśnie znowu one się pojawią. To jest 93% bawełny, 7% elastan, ale nie jest to właśnie taki typowy materiał do t-shirtów. On jest bardziej taki, nie chcę mówić, że miękki, bo nie chcę, żebyście myśleli, że to jest właśnie coś takiego jak na przykład body. Powiedziałabym, że to jest taka masełkowa dzianina, ale bardziej taka strukturalna. Nie chcę też mówić, że sztywna, bo on nie jest sztywny, ale jednak trzyma formę. O! I to jest najlepsze określenie. XS do XL, ja mam na sobie rozmiar S i to jest t-shirt taki po prostu klasyczny slim. To nie jest regular, więc jak widzicie, on ładnie opina sylwetkę. Mamy krótkie rękawki, mały dekolt, ładnie jest podkreślona talia i właśnie mówiąc jeszcze o konstrukcji, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj bardzo ładnie wyciętą talię, tak żeby po prostu ten t-shirt jak najładniej przylegał. Tu już się rozszerza, bo tutaj właśnie już mamy biodra. No i to jest podstawowy t-shirt, który znowu ubierzecie tak naprawdę do wszystkiego. I na luźno, i do pracy, i na wakacje, do jakiejś takiej luźniejszej spódnicy. To jest bardzo uniwersalny i turbo wygodny krój. I będzie dostępnych dużo odcieni, bo będzie dostępny odcień white, Marsala, Periwinkle, czyli to jest ten, który był dostępny ostatnio, Navy, Steel, czyli to jest ten szary, który również był rok temu i po prostu black, czyli czarny. I jak możecie zobaczyć, tutaj kilka kolorów pokrywa się z Body Classic 2.0, bo właśnie to są, powiedzmy, że te same kolory, czyli jak tutaj mamy slim t-shirt w Marsali, to tutaj to body jest właśnie w praktycznie tym samym kolorze. Będąc przy tym materiale, stworzyliśmy z niego też bestseller, jeżeli chodzi o męską kolekcję, bo to jest slim t-shirt, ale właśnie męski. To jest t-shirt, który po prostu robi waszym facetom sylwetkę. On, no to jest mój ulubiony w ogóle model t-shirtów ever, jaki Alan ma. I on po prostu cokolwiek nie założy do tego t-shirtu, to wygląda dobrze. I tutaj mamy rozmiarówkę od S do XL, Alan nosi L, czyli teraz te przebitki, które widzicie, to Alan właśnie ma na sobie rozmiar L. On jest dłuższy, ale nie jest aż tak super długi, żeby wyglądał jak spódnica, natomiast jeżeli macie facetów z dłuższym tułowiem, to są właśnie t-shirty dla niego. Rękaw jest zrobiony tak, żeby jak najlepiej podkreślać bicepsy i mamy w podobnych kolorach, ale nie we wszystkich, no bo jednak periwinkle dla facetów to tak średnio, tak samo jak Marsala, ale mamy white, mamy navy, który jest po prostu przepięknym kolorem, steel, to jest też jeden z ulubionych kolorów Alana, no i oczywiście black. Ja już rok temu nagrywałam z Alanem rolkę z takimi matchy outfitami. W tym roku będziemy robić dokładnie to samo, bo właśnie mamy jeden dodatkowy kolor wspólny, czyli ten granat, który naprawdę jest takim bardzo, bardzo ładnym granatem, bo on jest bardziej żywy, ale wygląda fajnie i właśnie do takiej, wiecie, letnich stylizacji, ale Alan właśnie miał go w Portugalii i bardzo fajnie mu się sprawdzał, więc to jest nasza cała kolekcja slim, jak widzicie, dosyć pokaźna. Pamiętacie Everyday Long Sleeve? To jest właśnie ostatni moment, kiedy możecie go kupić, dlatego że doszliśmy tyle, ile mieliśmy i będziemy się z nim żegnać. Niestety, ale jest to taki idealny, mega wygodny i mega fajny, przyjemny basic, dlatego że mamy tutaj 94% wiskozy.
6% elastanu. Rozmiarówka jest od XS do XL. Ja mam na sobie rozmiar S i to jednocześnie jest taki najbardziej basicowy top long sleeve, ale właśnie taka baza, którą każdy potrzebuje w swojej garderobie, jeżeli potrzebujecie outfitów do pracy i szukacie czegoś z długim rękawem do marynarek, pod swetry, pod bluzy, czyli coś, co będzie dodawało Wam tej warstwy ciepłości, albo właśnie jako taka bardzo minimalistyczna stylizacja, jak ja mam teraz, bo zobaczcie, jak to fajnie wygląda właśnie z materiałowymi spodniami, z paskiem i właśnie ten top, który, jak możecie zobaczyć, bardzo ładnie przylega na sylwetce, dlatego że on również jest taliowany i tutaj mamy bardzo taki minimalistyczny dekolt, dłuższe, jak widzicie, znowu rękawy. No i on jest znowu mega przyjemny. I ten czarny też, jak ostatnio go mieliśmy, właśnie bardzo ładnie nam się sprzedał, więc po prostu powtarzamy dla tych, którym jeszcze się nie udało. I jeżeli szukacie takich basiców, no to wiecie, gdzie szukać. I już ostatni model, który będzie dostępny, to jest Classic Body Long Sleeve. To jest body, który jest zdecydowanie naszym bestsellerem, jeżeli chodzi o bawełnę prążkowaną, bo jest to 92% bawełny i 8% elastanu. Rozmiary od XS do XL. Ja mam na sobie rozmiar S. I to jest też body, które ostatni raz będzie szyte. To znaczy już jest uszyte, ale które będzie dostępne, więc jak to się wyprzeda, to więcej już go nie będzie. Ale też zmiana, jaka nastąpiła, to do każdego body dodajemy również przedłużki. Szczególnie dla dziewczyn, które mają albo dłuższy tułów, albo po prostu są wyższe i potrzebują troszeczkę jeszcze ekstra centymetrów, więc to również będzie w zestawie, w cenie normalnie body. A jeżeli chodzi o to body, no to dlaczego ono jest tak kochane przez Was? Po pierwsze, dekolt z przodu. Po drugie, dekolt z tyłu. To jest body, które tak naprawdę możecie nosić albo na dzień, albo do pracy, jeżeli założycie marynarkę, również się świetnie sprawdzi, ale też możecie na jakieś uroczystości rodzinne je założyć. Bardzo dużo z Was miało na sobie nasz Wine Red właśnie na święta. I a propos Wine Red i dostępnych kolorów, to body będzie dostępne w tylu kolorach. I teraz zrobimy test, czy ja pamiętam te nazwy. Więc mamy Off-White, Smoky Taupe, to jest kolor, który jest piękny, ale nie mogę zapamiętać tej nazwy. Dalej mamy Sweet Caramel, Wine Red i właśnie on się znowu, słuchajcie, pojawi. Wiele z Was go chciało, ale nie mieliśmy dzianiny, no to się udało, jest, więc Wam ten kolor doszliśmy. Pine Green i on będzie tutaj jako pierwszy raz, bo wcześniej w tym kolorze nie robiliśmy, ale teraz będzie. Dalej mamy Storm Blue, czyli taki zgaszony granat. Deep Grey, który z jednej strony jakoś nie oczarował Was tak bardzo, a ja tak bardzo lubię ten kolor. To jest najpiękniejszy, ciemny, szary, jaki może być. Oczywiście Jet Black. No i ja mam na sobie Midnight Blue. To jest w ogóle też kolor, jeżeli chodzi o rib, jeden z Waszych ulubionych. Zawsze jak mamy ten kolor, to on się bardzo szybko sprzedaje. Więc jak wcześniej nie było właśnie w Classic Body Long Sleeve, tak samo jak Pine Green, postanowiliśmy właśnie uszyć też właśnie to body w tym kolorze. Wydaje mi się, że ja już więcej Wam nie muszę zachwalać tego body, dlatego że Wy go bardzo lubicie. On ma też fajne, długie rękawy, ładnie jest wyprofilowany, z tyłu kończy się stringami. No jest bardzo wygodny i bardzo fajnie leży na sylwetce, więc to dobrze już wiecie, bo dobrze znacie ten model. I to jest, moi drodzy, wszystko. Wszystko, co będzie dostępne w pierwszym dropie. Trochę tego jest, trochę zajęło mi, żeby to wszystko Wam pokazać, ale mam nadzieję, że opowiedziałam Wam o tych rzeczach tak, że wiecie już, czy to jest coś dla Was, czy nie. Dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało, na co jesteście najbardziej podekscytowani i co będziecie łapać w pierwszej kolejności o 19, bo przypominam, że dzisiaj, 19 czerwca o 19 zapraszam Was na stronę Tauri.com, bo właśnie wtedy pojawi się pierwszy drop, więc o 19 możecie zaglądać do opisu, jeżeli nie wiecie, jak macie wpisać. Tam będzie czekał na Was link właśnie do naszej strony. I oczywiście zanim skończę, to chciałam Wam bardzo podziękować za to, że w ogóle tyle czekaliście, aż w końcu ruszymy. Ja codziennie dostawałam wiadomości, kiedy. Bo Wy chcecie dresy, bo Wy chcecie body, bo Wy chcecie spodnie Zoe, które się pojawią, ale jeszcze nie w tym dropie, ale będą na pewno na stówę w lipcu. Może pod sam koniec czerwca. Tego jeszcze nie wiemy, ale one się już szyją.
Więc za każdym razem się pytaliście, kiedy to, ile jeszcze macie czekać, więc w końcu bardzo się cieszę, że ruszamy. No i bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, bo bez Was nie byłoby mnie tu, gdzie jestem teraz. Jestem Wam ogromnie za to wdzięczna i bardzo Wam za to dziękuję. No i kończę, bo jeszcze muszę nagrać wszystkie te przybitki. Więc dziękuję i do zobaczenia. Pa!